Niesamowicie ważny temat, który dzisiaj był poruszony na konferencji, ta przemoc. Czy ty osobiście też na przykład w swoim życiu doświadczyłaś jakiejś formy przemocy? Tak, oczywiście. Niestety nie była to przemoc fizyczna, na szczęście, ale była równie ważna i równie ciężka psychiczna. Też są bardzo różne formy przemocy. No, u nas statystyki w Polsce są niestety przerażające, bo 90% kobiet doświadcza przemocy. Co piąta Polka doświadczyła gwałtu, więc bardzo się cieszę, że dzisiaj tutaj będziemy działać. I słuchaj, u mnie też był taki największy problem konsentu, bo jakoś nie potrafiłam powiedzieć nie, więc jeżeli była jakaś sytuacja, która była niebezpieczna, na szczęście nic mi się nigdy nie wydarzyło, to zawsze uciekałam, albo dawałam fałszywy numer telefonu, albo mówiłam, że idę do łazienki, albo zawsze w mojej głowie na początku myślałam, jak tej osoby nie obrazić, jak coś powiedzieć, czy odsunąć się, żeby nie zrobić krzywdy tej osobie. Więc to jest bardzo dziwne, że jesteśmy jednak wychowywani. Ten temat w ogóle świadomej zgody jest nadal tematem nieistniejącym w domu. Jednak to powinno wyjść z domu, to powinno być na początku w domu. No jesteśmy wychowywani w taki sposób, żeby nikomu krzywdy nie zrobić, żeby dobrze się zachować, żeby takim przykładem oczywiście najprostszym to jest daj babci całusa, bo babcia się będzie jej przykro. Wiem, że to jest taki niewinny przykład, ale to już wysyła taką komunikację, że my nie decydujemy o tym, co chcemy i co się stanie z naszym ciałem. No ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić bezpiecznego społeczeństwa w kraju, w którym nie uczymy naszych dzieci o ich granicach, o świadomej zgodzie, o różnych formach przemocy. No to są takie narzędzia, które potrzebujemy, żeby funkcjonować w tym świecie.